Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęło ponad 1,5 tysiąca wniosków od osób objętych tą ustawą i to nie tylko byłych funkcjonariuszy PRL, ale także wdów i sierot po tych funkcjonariuszach, w tym osób z niepełnosprawnością, którym w wyniku nowych przepisów zostały obniżone świadczenia. To jest bardzo wiele dramatów ludzkich. To jest draństwo ze strony państwa. Otóż każdy taki funkcjonariusz, czy policjant, czy później przecież oni służyli w nowej rzeczywistości, brali udział w różnych przedsięwzięciach dla dobra tej nowej rzeczywistości. I otóż zabiera im się emerytury, pozbawia im się środków do życia. No z kim podpisywało się umowę? Z jakimś tworem nieuznawanym przez społeczność międzynarodową? My byliśmy uznawani. PRL był uznawany przez społeczność międzynarodową. Oczywiście, czy mieliśmy wpływ na to, żebyśmy żyli w jakimś innej rzeczywistości? No nie. Otóż Zachód nas sprzedał, Stalin nas zawłaszczył, żyliśmy tak jak umieliśmy i tak jak mogliśmy żyć, ale to było państwo uznawane przez społeczność międzynarodową i podpisywaliśmy umowę z tym państwem. To był kontrakt. Tak jak się teraz podpisuje kontrakt z państwem, więc jeżeli przejmujemy ciągłość kierowania państwem, no to przejmujemy również wszystkie aktywa i pasywa tego państwa, tak? Więc jakim prawem? Tym bardziej, że przez niemalże 30 lat wolnej Polski większość z nich, z tych, którzy teraz zostali pozbawieni większości swoich emerytur czy rent, służyła i wykazała swoją dyspozycję do działania. No więc właśnie, ja znam takich ludzi, którzy przez 25 lat w nowej rzeczywistości służyli i byli nagradzani, dostawali jakieś medale, byli świetnie postrzegani przez swoich przełożonych i nagle strzał taki, tak, ze strony państwa. Otóż nie, to co wy robiliście, to było zbyt. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.